który potrzebujesz na przykład do brudnej roboty, no dziwnie to zabrzmiało. To jest babka, nie, bab, sorry, to jest biszkopt upieczony na mące orkiszowej, rewelacyjnie. Ja wiem, że wygląda bardzo przeciętnie, ale smak jest no mega, że upieczony jest przez moją żonę, a wiadomo, że nasze żony, matki, babcie najlepiej pieką. Czyli te dwie republiki sprzeciwiły się jakby Imperium Brytyjskiemu po tym, jak odkryto złoża diamentów i złoża złota właśnie w południowej Afryce. Jak na razie będę Was zabierał w podróż po najpiękniejszych i najbardziej dzikich zakątkach Wielkiej Brytanii, takich mało turystycznych, no bo my generalnie w takie miejsca uderzamy. Witam Was serdecznie, dzień dobry. 8 listopada, poniedziałek, piękna szkocka złota, szkocka jesień, jeśli mogę tak powiedzieć. Moi drodzy, ja się wybieram na kilkugodzinny spacer po Edynburgu. Kilkoro z Was, no z moich filmów wywnioskowało, że ja właśnie tutaj mieszkam. I prosiliście mnie, abym nagrał właśnie taki film, no taki konkretnie właśnie o Edynburgu, żebym Wam przybliżył mniej więcej, jak to miasto wygląda, architektura, zabytki, uniwersytety. Także zapraszam Was już na film i życzę miłego oglądania. A tu mamy kościół katolicki, gdzie między innymi są msze po polsku, a obok galeria handlowa. Tak to już generalnie jest w krajach zachodnich, że na przykład kościół sąsiaduje z galerią handlową i nikogo to nie dziwi, nikogo to nie razi. To może być kościół katolicki albo jakaś inna świątynia, na przykład meczet będzie też sąsiadować z galerią handlową czy z innymi obiektami. Przykładowo jest tutaj meczet, który sąsiaduje z Uniwersytetem Edynburskim i nikogo takie rzeczy nie dziwią. No taki mają już tutaj zwyczaj. A teraz zabrałem Was do nowo otwartej galerii w Edynburgu. No, to znaczy nie tak do końca nowo otwartej, bo to już kilka miesięcy minęło od otwarcia. No ale powiedzmy, jest to najnowsza galeria w Szkocji, chyba najnowsza galeria handlowa Wielkiej Brytanii. Tak na marginesie, Duma Szkocji, Duma Edynburga otwarta w centrum miasta, ale tak fajnie wkomponowana w centrum miasta, że tak naprawdę ciężko jest zauważyć, że jest to galeria. Później Wam pokażę parę ujęć z zewnątrz, to zobaczycie, że ciężko będzie w ogóle zidentyfikować ten budynek jako galerię. No tak jak mówiłem, Duma Szkocji, projekt i cała ta budowa kosztowała 1 miliard funtów. To nie jest jakoś tak, żeby ten budynek był taki ciekawy, żeby Wam pokazywać, ale muszę sobie coś tutaj kupić, a bardziej sprawdzić i przy okazji chciałem takie migawki rzucić na tą galerię. Jak ktoś będzie w Edynburgu i będzie chciał zrobić zakupy, no to jest tutaj naprawdę bardzo dużo sklepów, znanych marek, znanych również w Polsce i na pewno znajdziecie to, co będziecie chcieli. Zobaczcie, jak to jest sprytnie zaprojektowane. To jest galeria handlowa, ale ona nie składa się z jednego budynku, tylko to jest kilka albo nawet kilkanaście budynków. Wyglądają jak w zasadzie bloki mieszkalne. Kolorystyka jest dopasowana do kolorystyki Edynburga mniej więcej. No dlatego właśnie mówiłem o tym sprytnym wkomponowaniu w centrum miasta. No, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie galerii handlowej w centrum Edynburga, która by po prostu była takim jednym wielkim budynkiem. Niemalże takim bardzo kontrastującym z miastem. A tutaj jest wszystko właśnie tak, że tak powiem, w cudzysłowie zlane z architekturą miasta. I, no i tak to właśnie wygląda, tak jak mówiłem, kilkanaście pojedynczych budynków.
A ja się teraz zgubiłem. A tu jeszcze jedno ujęcie właśnie tego centrum handlowego. No i czy powiedzielibyście, że to jest centrum handlowe, gdybyście nie wiedzieli? Bo ja szczerze mówiąc stawiałbym na to, że to jest jakiś hotel, ewentualnie budynek mieszkalny, biurowiec. Tak wygląda no, kolorystyka tego centrum, a tak wygląda kolorystyka miasta, więc moim zdaniem jest naprawdę nie kontrastuje, tylko jest naprawdę to zlane wszystko. Czyli jakby nie burzy tej starej, zabytkowej architektury Edynburga. A ja przypominam, że jest 8 listopada, a mówię o tym dlatego, że widzicie tutaj już takie świąteczne ozdoby. Ale myślę, że w Polsce też już dużo wcześniej świąteczne ozdoby pojawiają się, czy to w sklepach, czy gdzieś po prostu na ulicy. Ale tak na marginesie ładne te ozdoby. Jesteśmy na jednej z głównych ulic Edynburga, zwanej George Street, ulica komercyjno-rozrywkowa. Jest tutaj mnóstwo hoteli, moteli, restauracji, pubów, dyskotek. Na razie jest tutaj duży ruch, ale mają tą ulicę całkowicie zamknąć, całkowicie wyłączyć z ruchu. Zwiedzanie Edynburga oczywiście nie może się odbyć bez zobaczenia tego budynku. Zobaczcie na tą piękną architekturę. Ten budynek zwany The Dome słynie między innymi z tego, że zawsze jest w czasie świąt bardzo, bardzo ładnie ubrany. Ale nie to stanowi o wspaniałości tego budynku, tylko zobaczcie na tą grecko-rzymską architekturę, bo właśnie w oparciu o taki design został zbudowany ten budynek. Teraz tu jest bar, restauracja, klub nocny, ale kiedyś był to budynek kwatera główna szkockiego banku, tak zwanego Commercial Bank of Scotland Headquarters, bodajże w 1847, od 1847 roku. Natomiast teraz, jak wspomniałem, bary, restauracja i klub nocny. Zabieram Was teraz na Princess Street, czyli na ulicę, bez której no już absolutnie nie może się odbyć zwiedzanie Edynburga. Tak naprawdę Edynburg bardzo kojarzy się z tą ulicą lub ta ulica z Edynburgiem. A więc chodźcie ze mną, nie pożałujecie. A za mną budynek nadal funkcjonującego banku. No właśnie tak, tutaj w Edynburgu wiele budynków, urzędów miasta czy banków możecie spotkać właśnie w takich budynkach 17, 16 wiecznych, nawet 18 wiecznych, co jest właśnie takie ciekawe i fajne, no ale umówmy się, Szkocja nie została zniszczona przez II wojnę światową, tutaj nie padały budynki, nie zawalały się, nie spadały bomby, więc no mają się czym poszczycić, mają powiedzmy tą swoją architekturę zachowaną w nienaruszonym stanie. A tam na horyzoncie widzicie budynki zamku w Edynburgu na skalę wulkanicznej. Co Brytyjczycy lubią najbardziej? Słodkości, tak, zgadliście. Mnóstwo osób przyjeżdżających do Szkocji, czy to w ogóle do Wielkiej Brytanii, nie jest w stanie odmówić sobie odwiedzenia tego miejsca. No i myślę, że to miejsce jest bardzo znane w zasadzie w Europie. Wiem, że wiele Polaków, nawet mieszkających w Polsce, przyjeżdża czasem do Wielkiej Brytanii. Przynajmniej tak było przez pandemię. Przyjeżdżali na wyprzedaże i okupywali się tutaj. Ja też tutaj wstąpię, bo tak jak mówiłem wcześniej, no potrzebuję coś kupić. No czasem człowiek ma taką potrzebę, chociaż nie jestem zwolennikiem chodzenia po sklepów. Nie lubię generalnie robić zakupów. Ja wiem, że ktoś teraz może powiedzieć, że jakość ubrań tutaj jest no, na niskim poziomie, no ale jak potrzebujesz jakiegoś basicowego t-shirtu, który potrzebujesz na przykład do brudnej roboty, no dziwnie to zabrzmiało,
no to nie będę kupował t-shirtu za 40 czy 50 funtów, nie? No wiadomo, jak potrzebuję jakichś wygodnych butów w góry do hikingu czy coś, no to wiadomo, że tutaj nie kupię butów. A tu przed wami rozpościera się Princess Street Gardens. On jest właśnie u podnóży zamku edynburskiego. Kiedyś zrobiłem odcinek o tym ogrodzie. Tutaj kiedyś było jezioro i to jezioro zostało wysuszone i dlatego mamy teraz ogrody. Tak na marginesie, piękne ogrody, których całą okazałość najlepiej widać na początku wiosny, ewentualnie lata. Kiedyś tutaj topiono czarownice w tych jeziorach, które tutaj były, ale tak jak mówiłem, zrobiłem o tym odcinek. Teraz wam się wyświetla po prawej albo po lewej stronie ekranu, także zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Edynburg, jak mówiłem, to wiele pomników. Tych pomników w Edynburgu jest chyba około 140 albo jeszcze więcej. Z tego tak na marginesie też wspominałem, jest jeden pomnik kobiety, ale ten pomnik jest ciekawy. Jest to pomnik upamiętniający poległych żołnierzy w tak zwanej wojnie burskiej, która się rozpoczęła 31 października bodajże, bo tutaj nie jest napisane, ale pamiętam, że to było bodajże 31 października 1899 roku, a skończyło się jakoś w maju w 1902 roku. Wojna burska to wojna toczona między Imperium Brytyjskim a Republikami Burskimi, Południowoafrykańskimi Republikami Burskimi, czyli Republiką Południowoafrykańską i tak zwanym Wolnym Państwem Pomarańczowym. Czyli te dwie republiki sprzeciwiły się jakby Imperium Brytyjskiemu po tym, jak odkryto złoża diamentów i złoża złota właśnie w południowej Afryce. No to no nie muszę mówić, że wszyscy mieli ochotę, tak, żeby zająć te tereny, gdzie są te złoża. No i właśnie te republiki burskie zaczęły jakby tam napadać zbrojnie placówki brytyjskie, placówki Imperium Brytyjskiego będącego właśnie w południowej Afryce. I początkowo im nawet bardzo dobrze szło, nawet odpychali tych Brytyjczyków, natomiast w późniejszym etapie no, przyszły posiłki imperialne tak zwane, czyli wojska imperialne przyjechały do południowej Afryki i bardzo szybko jakby zgaszono ten konflikt. W zasadzie to zaproszono Imperium Brytyjskie zaprosiło Republiki Burskie do stołu, gdzie były negocjacje. Te negocjacje zakończyły się powodzeniem, chociaż nie wszyscy, że tak powiem, przystali na to, bo z tych Republik Burskich jeszcze jakby wyodrębniły się takie grupy partyzanckie, które nadal, że tak powiem, no wszczynały konflikt. No ale to się później zakończyło, jak wszyscy wiemy, jak już wspomniałem, negocjacje były sukcesywne i na dzień dzisiejszy, jak sami widzicie, Wielka Brytania już nie ma tam kolonii, także na szczęście skorzystała z tego Południowa Afryka, albo nie na szczęście, no i to już zależy od historii, kto jak wam tą historię przedstawia i kto jakie ma zdanie na ten temat. Ja tu tylko chciałem opowiedzieć tą historię, a nie wyrażam własnego zdania. Być może jest tu jakiś historyk, który wytknie mi jakieś błędy, jak najbardziej. Ja przecież nie zjadłem całej wiedzy. To, co mi się udało przeczytać, to, co mi się udało o Edynburgu, że tak powiem, przeczytać o historii Edynburga. Mieszkam w tym mieście, więc interesuję się historią tego miasta. No ale jeżeli jesteś historykiem lub masz więcej wiedzy na ten temat, co ja właśnie przed chwilą powiedziałem, chodzi mi o ten pomnik, no to ja chętnie posłucham, zapraszam do komentarza. W życiu kieruję się kilkoma zasadami. Jedną z nich jest, aby podczas dłuższych spacerów czy podróży nigdy nie być głodnym. No i właśnie usiadłem sobie teraz w tym pięknym parku na ławce i zjem suchy prowiant. To jest babka, nie, bab, sorry, to jest biszkopt upieczony na mące orkiszowej. Rewelacyjnie. Ja wiem, że wygląda bardzo przeciętnie, ale smak jest no mega, że upieczony jest przez moją żonę, a wiadomo, że nasze żony, matki, babcie najlepiej pieką, także...
tego miejsca bardzo dobrze widać, jak miasto zostało zbudowane. No jest zbudowane na takich wzgórzach, wyżynach, że tak powiem. No tam widać, jest dużo niższy poziom. Do dołu jest jakieś 20 metrów w stosunku do tego miejsca, w którym ja teraz stoję. No i generalnie tak całe miasto jest zbudowane. Plus jeszcze oczywiście następny poziom, który jest pod miastem. Stary Edynburg jest tak naprawdę pod ulicami Edynburga. Są podziemia, które można zwiedzać, które są według niektórych nawiedzone, więc na pewno Was tam też zabiorę. Następne miejsce, które musicie zobaczyć, nie za mną, tylko właśnie tutaj przede mną. Idę teraz schodami na tak zwany Calton Hill. No, praktycznie w centrum Edynburga położone jest to miejsce. I stąd jest widok na dużą część miasta i między innymi jest widok na plażę, na zatokę, która z kolei wychodzi na otwarte morze. Także jak będziecie w Edynburgu, no to Calton Hill też jest must see. Tam na górze jest obserwatorium, ale my tam teraz nie idziemy. Ja tak jak mówiłem, śpię, no muszę już wracać do domu, ale jeszcze Wam po drodze staram się coś pokazywać. Jak wszędzie w Edynburgu, tutaj też skały wulkaniczne. Edynburg to naprawdę, no bardzo, bardzo dużo tu wulkanów było w zamierzchłych czasach, czyli w czasach liczonych w milionach lat. Między innymi ten zamek, który Wam pokazywałem, jest na wulkanie zbudowany i wiele, wiele, wiele budynków tu jest na wulkanie. Kiedyś nagrałem taki odcinek, szedłem ulicą Royal Mail, no i właśnie ta ulica prowadzi do zamku. Królewski Trakt, tak zwany, inaczej po polsku mówiąc. I on jest zbudowany na zboczu ogromnego wulkanu. Moi drodzy, ja chciałem jeszcze wtrącić taką informację między wódkę a zakąskę. No mamy czasy, jakie mamy. Mamy czasy niepewne, nie wiadomo, co będzie za parę miesięcy, nie wiadomo, co będzie jutro. Nie wiadomo, czy będą jakieś restrykcje, lockdowny, czy nie. No tego nikt nie wie tak naprawdę. Możemy się jedynie domyśleć, spekulować. Ale ten vlog, jak widzicie, jest taki podróżniczo-rozrywkowy i taka życiówka. Bardziej będzie szedł w kierunku podróżniczym. Gdzieś tak mniej więcej w 50% będzie szedł w kierunku podróżniczym, ponieważ jest to nasza pasja, co wspominam w wielu, wielu filmach. I na razie będę Wam mógł serwować jedynie podróże po Wielkiej Brytanii. Dużo podróżujemy po Wielkiej Brytanii i to się nie zmieniło i nie zmieni. Będą fajne podróże zimowe. Będziemy jeździć na narty. Także będzie ciekawie, pokażę Wam miejscówki, gdzie w Szkocji można jeździć na nartach, czy tam na snowboardzie, jak ktoś woli. Jestem fanem nart, ale dlaczego nie, można i snowboardu się nauczyć. Jestem fanem nart i sanek. Także ten kanał ewoluuje w kierunku podróżniczym. Na razie będzie to Wielka Brytania, głównie Szkocja. A jest tu naprawdę co do pokazania. Zapraszam Was do moich filmów. Playlista Wam się wyświetla teraz po lewej albo po prawej stronie ekranu. Zobaczycie tam kawałek Szkocji i gwarantuję Wam, będziecie zaskoczeni pozytywnie widokami. Natomiast, no jak się sprawa, że tak powiem, bardziej wyklaruje i ta turystyka światowa będzie bardziej możliwa, to na pewno będę Was zabierać w podróże rodzinne. Rodzinne, bo ja podróżuję z rodziną, z żoną i synem. Myślę, że takich kanałów, myślę, brakuje właśnie na polskim YouTubie. Ja nie spotkałem, no kiedyś były takie kanały, gdzie tam rodziny gdzieś tam podróżowały. Były dwa takie kanały, te kanały niestety już zrezygnowały, nie wiem czemu. No to jest, wiadomo, prywatna sprawa tych osób. Wiem, że brakuje takich kanałów, dlatego my tak czy siak podróżujemy i tak czy siak zamierzamy podróżować po świecie, więc przy okazji zamierzam, że tak powiem, to nagrywać jako pamiątkę dla mnie, dla mojej rodziny i dla Was, nie? Może Was zainspiruje, ponieważ no dużo jest kanałów podróżniczych, gdzie ludzie solo podróżują, single czy tam singielki i jak najbardziej ja oglądam te kanały, są świetne, ale brakuje mi jeszcze takich podróżujących rodzin, a my taką jesteśmy, więc myślę, że wielu z Was też brakuje takich kanałów, gdzie podróżuje się całymi rodzinami, to właśnie chciałem Was tutaj zatrzymać. I chciałem Wam właśnie to zapowiedzieć, że niedługo zabiorę Was w podróż po całym świecie. I ja z moją rodziną, czyli ja, żona i syn. A jak na razie będę Was zabierał w podróż po najpiękniejszych i najbardziej dzikich zakątkach Wielkiej Brytanii. Takich mało turystycznych, no bo my generalnie w takie miejsca uderzamy. Także zapraszam Was do subskrypcji.